Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Tutaj w tyłu, w tym pałacu za mną, kręcili 7 lat w Tybecie z Bradem Pittem. A teraz najważniejszy moment, na który czekaliśmy od dawna, czyli powitanie z pustynią! Kasia mi obiecała noc na pustyni. Ale zupełnie czegoś innego się spodziewałem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jesteśmy w miejscowości Warzazat. Miejscowość, która jest znana głównie z tego, że tutaj kręcono Asterixa Obelixa. Ale spokojnie, nie na ulicach, tylko w studiu. W studiu Atlas, do którego Was dzisiaj zabierzemy. Później w planach mamy jeszcze dojechać do pustyni, więc dzisiaj w planach jest tak kilkaset kilometrów, badwiałeś 200 albo 300 kilometrów przejechania. Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Także nie będę się rozgadywał. Zaczynamy. No i jesteśmy pod studiem Atlas. Studio Atlas to jest takie miejsce, którym kręcono bardzo wiele filmów. Ja wiem, że na Asterixa Obelixa, na pewno Gladiatora, Prison Break. Oczywiście nie wszystkie sceny, tylko część ze scen była tam kręcona. Ale były też kręcone na przykład, z tego co widzę tutaj, Gra o Tron, Grand Tour z Jeremy Clarksonem i z Richardem Hammondem, czyli o samochodach, ten program. Gladiator, Mumia, Królestwo Niebieskie. No i najbardziej znany ten Asterix Obelix, Misja Kleopatra, kto z Was oglądał, ten będzie mógł, mam nadzieję, razem z nami popodziwiać ten plan filmowy. Wstęp do studia kosztuje 80 dirhamów, czyli mniej więcej 35 zł od osoby i jest to wstęp z przewodnikiem. Z tego co wiemy, to jest takie szybkie oprowadzenie i pokazanie, gdzie co było, a potem sobie można spokojnie pochodzić. Więc mam nadzieję, że będziemy mieli okazję pokazać Wam, jak to wszystko wygląda i wspólnie wejdziemy troszeczkę do świata Hollywoodu, więc zapraszam. O kurczę, tu coś ładnego, ale ogromne. Taki miała Kleopatra widok. Spoko, spoko, a tutaj? O, a tak to wygląda z drugiej strony. Ściany zbudowane, jak widzicie, takimi po prostu ulepione. No ale tego nie widać. Na ekranie. Pan przewodnik powiedział mi, że co tydzień w niedzielę przyjeżdżają tutaj co najmniej dwa autokary polskich wycieczek i umie powiedzieć dziękuję, dawaj, dawaj, wie gdzie jest Poznań, Kraków, także bardzo sympatycznie. I kogo zna? I zna oczywiście tego, którego znają wszyscy, Lewandowskiego, number nine. Na tych kolumnach Asterix i Obelix się bili. Była tam jakaś akcja taka. Tutaj kręcili właśnie jakieś, no... Aha, czy takie stare miasto po prostu, jakieś biedne. No wygląda, to wygląda autentycznie, tak. Tu jest jakiś dziedziniec pewnie. Wszystko jest, słuchajcie, sztuczne. Wszystko jest puste w środku. To jest jakaś glina, nie wiem. Brawo, Kasia. Napij się teraz tej wody. A to jest taka studnia, słuchajcie. Wszystko ściema. Nic nie wierzcie, co oglądacie.
Tu w tym miejscu był kręcony film Mojżesz. Pan przewodnik powiedział nam, że w zależności od filmu to miejsce będzie wykorzystywane w praktycznie niezmienionej formie. Będą tylko przemalowywać na przykład ściany, zmieniać jakieś detale, ale cała bryła pozostaje bez zmian. W tym pałacu za mną kręcili 7 lat w Tybecie z Bradem Pittem. Jeden z najnudniejszych filmów, jakie w życiu oglądałem. 1/3 oglądałem. Chciałem obejrzeć jakiś film o Tybecie, a tam był facet, który szedł i wkurzał wszystkich. Takie to było nudne, nie doglądałem tego. Ale jestem w miejscu, w którym to kręcili, więc jest to ciekawostka zobaczyć to na żywo. Czuję się jak Brad Pitt teraz. No, wygląda to wszystko przez oko kamery i zdjęć mega autentycznie, ale widać tutaj z bliska, że to jest papier. Po prostu namalowany papier, oklejone drewno. Strzywaczem. No strzywaczem, żeby nie odchodziło chyba. Podejrzewam, że na filmie tego nie było, bo tutaj nie ma strzywacza. No ale dzięki temu widać, że to jest po prostu papier. Fajna ciekawostka. Fajnie jest tak zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, od zaplecza. Cała ta branża filmowa. No jak byliśmy kiedyś w kuchni Lidla, to mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda kuchnia Lidla. Od kuchni. I no, to też jest takie studio, po prostu takie ogromne studio, gdzieś jest kilka przeróżnych kuchni i to wszystko wygląda. W kamerze tego w ogóle nie widać. Nie, to jest zupełnie inaczej. Fajnie to było zobaczyć na żywo. Totalnie. Widzicie, miejsce popularne dla wśród kamperowców. Ale tylko jedna taka strzała. Jedziemy i od jakiegoś czasu pojawia się tutaj na naszym krajobrazie taki świecący punkt, świecąca wieża. Jest to miejsce, w którym kręcono Władców Pierścienia. To jest po prostu oko Saurona. A tak na poważnie, to jest elektrownia solarna. Tam na tych polach są poustawiane zwierciadła, są lustra, które odbijają światło słoneczne i wysyłają je do tej wieży. Ta wieża następnie to przerabia na... Widać to w ogóle? Tam na tych polach są poustawiane lustra, które odbijają światło słoneczne i wysyłają je do tej wieży. Ta wieża zbiera te wszystkie promienie światła, promienie słoneczne, przetwarza na energię elektryczną, no i potem wytwarza się prąd. Czysta energia, bez żadnego węgla, bez żadnych wiatraków, bez niczego, po prostu tylko lustra i generatory prądu. I jak kto nas ogląda regularnie, to już miał okazję zobaczyć taką elektrownię, ponieważ w Hiszpanii jest też taka elektrownia. A kto nie ogląda, ten ma okazję zobaczyć to dzisiaj. Jak to mówią, z pustego to i Salomon nie naleje, dlatego teraz chciałbym Was zachęcić do wsparcia naszego kanału i zakupienia jakichś naszych produktów w naszym sklepie, dlatego teraz kilka sekund autopromocji. Chciałbym Wam przypomnieć o tym, że nadal obowiązuje darmowa dostawa w naszym sklepie, sklep podróżowanie.pl, i tam można nadal nabyć książki, książka droga, którą napisała Kasia, książka, która jest zapisem naszej całej podróży, przygotowań, przejazdu przez Europę. Dodatkowo jest jeszcze za złotów. Jak kupuje się tą książkę, to za złotówkę można mieć e-booka, czyli pierwszą część, więc dwie książki w cenie 50 zł, więc to jest to bardzo dobra oferta. Mamy też księgę podróży, to jest księga, której można samemu napisać sobie swoją książkę i swoje wspominki z podróży, tam są też dodatkowe takie mapy, to wypadają nawet teraz. Jest to też bardzo dobry pomysł na prezent, więc jeżeli macie komuś w rodzinie jakiegoś podróżnika, to możecie mu sprezentować tą książkę. No i nasz hit, bestseller napisany razem z Busem przez Świat, jest to księga Poradnik Podróży Samochodowej Give and Life'u. Jak przerobić busa na kampera, jak przerobić samochód na kampera, jak ruszyć, co spakować, gdzie pojechać, co zabrać, po prostu kompendium wiedzy o van life'ie. Ale to nie wszystko. Mamy też bestsellerowe kubeczki podróżowania, kubeczki Van Life Polska, kubeczki z miarą, kubeczki nietłukące, wielokrotnego użytku, kubeczki na ciepłe, na zimne rzeczy, do zmywarki, do kampera, na ognisko. Znaczy, no nie do podgrzewania na ognisku, ale do picia przy ognisku. Fantastyczne. Zostały ostatnie sztuki. Nowa dostawa będzie możliwa dopiero w wakacje, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma, to zachęcam i przypominam o tym, że mamy darmową dostawę w naszym sklepie, sklep podróżowanie.pl. Na naszej trasie znajduje się miejscowość, której nazwy nie umiem wymówić, ale
właśnie się Wam wyświetla. Jest tutaj Dolina Róż, która ma mniej więcej 4000 kilometrów i na tych właśnie kilometrach zasadzone są róże. Przyjechaliśmy tutaj, żeby je zobaczyć. Nie wiem, czy nam się to uda, bo nie ma tutaj żadnej informacji turystycznej. W internecie też nie ma właściwie zaznaczone, gdzie mamy się skierować, więc znaleźliśmy kooperatywę, w której wytwarza się olejek różany oraz wodę różaną. Idziemy zobaczyć i zakupić te produkty i może przy okazji dowiemy się, gdzie mamy jechać, żeby zobaczyć te róże. Dobra, bardzo miły pan powiedział nam, że możemy pojechać zobaczyć, pokazał nam na mapie, gdzie jest to pole róż. Natomiast no, kwiatów nie zobaczymy, bo kwiaty pojawiają się w maju. Też zapytałam, czy możemy zobaczyć fabrykę, w której wytwarzają te olejki. Powiedział, że w tym momencie też nie działa, bo ona działa tylko właśnie wtedy, kiedy pojawiają się płatki róż, więc też w maju, ale puści nam wideo, żeby pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Sama esencja, 5 ml kosztuje 120 euro. I to dopiero się używa w kosmetykach takich jak kremy. To jest bardzo skoncentrowane, to jest sam czysty ten olejek różany, niesamowite. Nie będziemy kupować, bo my nie rozrabiamy, ale wow! 5 ton płatków różanych jest potrzebnych, żeby zrobić 1 litr takiego oleju. Więc wyobraźcie sobie, ile set kilogramów potrzeba, żeby zrobić takie 5-milimetrowe naczynko. Możecie mi napisać w komentarzu, bo ja nie wiem. Nie mam kalkulatora przy sobie. Mam przynieść herbatkę. Tea la rose. Herbata z różą. W Maroko w trakcie zakupów często właśnie sprzedawcy zapraszają swoich gości najpierw na herbatę, przy herbacie się rozmawia i dopiero potem dokonuje zakupu. My jeszcze właśnie nigdy nie mieliśmy okazji jakby brać udziału w tym obrzędzie i strasznie cieszę, że dzisiaj się udało i możemy spróbować zupełnie nowej herbaty z werbeną i z różą. Przepyszna. Słuchajcie, to nie była żadna ustawka, ale ten facet jedzie z nami. W sensie nie do Polski, ale jedziemy teraz na plantację róży. Moi drodzy, jesteśmy, dotarliśmy na miejsce, jesteśmy na plantacji, 19 hektarów róż tutaj rośnie u tego pana, cała jego rodzina, on w ogóle, to nie jest po prostu pracownik, który sprzedaje te róże, tylko to jest cała jego rodzina, od 2011 roku mają w posiadaniu, włącznie mają 30 hektarów róż, no i po prostu z tego żyją wszyscy. To jest rodzinny biznes i wiele rodzin tutaj w okolicy z tego żyje. Nie podobają mi się tam te chmury z daleka, więc będziemy musieli się troszeczkę stąd zamykać, bo mamy jeszcze do pokonania dzisiaj 200 km, a może nawet troszeczkę więcej. Więc tylko Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda ta plantacja i wracamy. No i mamy kolejny dzień. Noc spędziliśmy pod jakąś kawiarnią. Nie mogliśmy znaleźć żadnego miejsca na Park Fortnite, nie mogliśmy znaleźć żadnego miejsca takiego nawet, żeby się zatrzymać, po prostu zjechać z drogi w prawo albo w lewo, bo wszędzie jest taki teren no nie do końca pewny, a w nocy no po prostu bałem się, że wyjadę i nie wyjadę, nie? Bo tutaj są te piaski i nie chciałem się zakopać. Dlatego też zajechaliśmy pod jakąś kawiarnię, zapytaliśmy się, czy możemy się u nich przespać na parkingu i powiedzieli, że oczywiście, że tak, jesteście naszymi gośćmi, możecie sobie tutaj spać tak długo jak chcecie. Co więcej, zaproponowali nam nawet nocleg u siebie w domu. Jeden z chłopaków, który był po angielsku, przyszedł i mówi, żebyśmy pojechali do niego do domu i tam się wyspali normalnie w łóżku. No ale mówimy, my tu mamy normalne łóżko, mamy prąd, wodę i nie potrzebujemy się stąd ruszać, nam jest tutaj dobrze. No więc się pożegnaliśmy, życzyliśmy sobie dobrej nocy i on swoją drogę, my zostaliśmy w wanie i poszliśmy spać, a dzisiaj pakujemy się właśnie i jedziemy na pustynię, już taką prawdziwą, fez, żółtą, saharyjską pustynię. Tego jeszcze nie było. Chcę wielbłądy na dziko, chodziły koło nas. Kocham
kochani, ten widok jest jednym z najbardziej spektakularnych i niewiarygodnych, jaki widzieliśmy w trakcie naszej 5-letniej podróży. Jesteśmy już na pustyni, jesteśmy w okolicy Merzugi i do tej pory ta pustynia to było takie pustkowie, kamiennie po prostu pokryte kurzem i takimi krzaczkami roślin, ale od dobrej chwili przed nami wyrosły po prostu prawdziwe, najprawdziwsze saharyjskie wydmy w kolorze takim żółto-pomarańczowym. Kurczę, no aż mi brak słów. Przepięknie. I wielbłądy. Są wielbłądy. Są wielbłądy, są znaki, że wielbłądy będą przechodzić przez ulicę. Dowiedzieliśmy się też, że te pustynie zamieszkują koczownicze ludy nomadów z Polski i idziemy ich teraz spotkać. Tam są. Skręć w lewo na rozwidleniu. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Brawo, daj. To jest jakiś robak? To jest jak... 20 km. 20 km stąd? Nie posą. No. 3 metry. 3 metry pod ziemią. Aha. Na niente agua, das ile mor. Finish. No ładne, ładne, ale nie mam pojęcia, co ja bym z tym zrobić. Naturalisz. Mhm. Jeżeli idziemy do jakiegoś kraju, w którym nie mówimy danego języka i nie mówią po angielsku, albo nie da się dogadać, to najlepiej mówić po polsku. W sensie w swoim języku, bo wtedy język emocji, ręce... Ja po prostu z tym panem się dogaduję, patrzę się, co się dzieje. To sobie od ciebie kupię. To biorę. Chyba wezmę sobie to coś. Bo mam taką jedną damę, która lubi takie pojemniczki. Kupiłem, słuchajcie, kręciło to się, te negocjacje trwały strasznie, strasznie długo. Pan tu wyskakiwał z kosmicznymi cenami, 60 euro za miskę i za butelkę piasku. No ale Łukasz już nie jest tutaj pierwszy dzień, więc udało mi się troszeczkę. I jeszcze bym mógł pociągnąć trochę, ale mi go trochę żal. Więc mam o taki ładny, wyrzeźbiony garnuszek i miseczkę i podejrzewam, że pojadę do sklepu za tydzień do marketu i zobaczę to za 2 euro. Ale kupione na plaży, będzie pamiątka. Na plaży, na pustyni. Na pustyni. To jest ładne coś. Ładne kupiłem miseczkę i ładne taki pojemniczek na coś. Chokrali. Przyjechaliście i dla mnie na lekcji to długo, nie? A to co jechaliśmy? To wy też tu jechaliście tam. No jeszcze jechali długo. No jeszcze dalej. No my się za twardy. Poczymy tego psika. O nie, zaczęło mocno padać. Nie tego się spodziewaliśmy. Miałem całkiem inne plany na dzisiaj, a tutaj burza. I to nie piaskowa, tylko deszczowa. Więc zawijamy szybko i spadamy. Jesteśmy w Kazbie. Kazba to jest taki zamek na pustyni. Jesteśmy głodni, idziemy coś gdzieś. Ja mam piasek w oczach. Przeładne drzwi w ogóle. No. I to biorę. No i jesteśmy w restauracji. No, ptaszek lata po restauracji. Ale ładnie. Patrzcie na sufit, jaki jest zdobiony. Trochę takie góralskie nasze, nie? No. Wow, z frytkami. Takiego jeszcze nie jadłeś. Szukran. Prawda jest taka, że każdy tajin, który jem, jest inny. Nigdy nie trafił mi się po prostu taki sam. Taki jest właśnie fenomen tego, tej potrawy i tego naczynia, że można w nim przyrządzić wszystko. Kasia ma takie malutkie szaszłyczki. Mhm. No i świetnie, nie obierz się. Idealna porcyjka. I sałatek dużo, super.
Z restauracji, z tego obiektu bezpośrednie wyjście jest na wydmę, na pustynię. Można sobie po prostu iść przed siebie i zamoczyć stópki w piasku, albo wskoczyć na wielbłąda. Wypogodziło się i przyjechał po nas kierowca. Jedziemy na pustynię do namiotu. A jak widać, młodzież przyjechała kładami. Ale my już na kładzie jeździliśmy w ostatnim odcinku, więc dzisiaj jeep. A jedziemy dzisiaj na pustynię. W głąb pustyni wywiezie nasz kierowca i tam będziemy spać pod namiotem, pod prawdziwym namiotem na saharyjskim piasku. To jest takie nowe doświadczenie. My oczywiście moglibyśmy spać w wanie dzisiaj, ale słyszeliśmy, że spanie w namiocie to jest takie niepowtarzalne doświadczenie, zwłaszcza na Saharze. Więc lubimy poznawać nowe rzeczy, po to wyjechaliśmy, żeby odkrywać nowe rzeczy, więc nie będę się rozgadywał, tylko pakujemy się i jedziemy. Pokazywali, grali muzykę, która jest nazywana Gnawa. No jest to muzyka tradycyjna plemienia o tej samej nazwie. Kiedyś pierwotnie była ona wykonywana w celu wprowadzenia siebie w trans i była związana z różnymi religijnymi tradycjami. Z modlitwą, z przebłaganiem, z prośbą o błogosławieństwo. Często też wykonywana w trakcie różnego rodzaju świąt, na przykład wesela czy jakieś święta plonów. Tutaj właśnie to miejsce, które odwiedziliśmy, powstało dlatego, żeby utrzymywać tą tradycję, ponieważ ta muzyka zaczęła powoli zanikać, więc pewien człowiek właśnie zorganizował takie miejsce i postanowił tą muzykę pokazywać turystom, żeby no też w ten sposób zarabiać. I co roku tutaj na pustyni, na przełomie lipca i sierpnia, organizowany jest wielki festiwal, w którym składa się nadal ofiary ze zwierząt i cały czas wtedy muzyka przez kilka dni gra. Jest to święto, które ma wyprosić u bogów czy u Boga błogosławieństwo. Mówię u bogów, ponieważ Marokańczycy, którzy wyznają islam, mocno mają gdzieś te wierzenia dawne, pogańskie, wplecione właśnie w swoje tradycje. Teraz najważniejszy moment, czyli powitanie z pustynią! Pała! Jaki ciepły! Wow! Ale super! Takie nakrycie głowy, jak mają biskupi. Mógłbym być biskupem. O ja, patrz jakie ma anioła tutaj. Wow. Wow. Mam buteleczki. Pamiętacie tego gościa, który chciał mi sprzedać dzisiaj rano za 5 euro butelkę piasku? W międzyczasie zobaczyłem, że sprzedają takie butelki po niecałe euro, więc, że tak powiem, sam napełnię i będę 4 euro do przodu. Kto chce taką butelkę? Mogę wysłać.
tylko jak już będziemy w Europie. Jeżeli ktoś z was ma ochotę przytulić taką piękną buteleczkę z marzugi z piaskiem, to mam dwie sztuki. Tylko napiszcie mi, dlaczego miałbym to do was wysłać. Musicie mnie przekonać. Jeszcze coś tam dorzucimy od siebie. A teraz podziwiamy zachodzik. Powiem wam jeszcze dwa słowa na temat miejsca, w którym się znajdujemy. No można powiedzieć, że jesteśmy na Saharze. Ale to nie jest jeszcze ta głęboka, wielka, bezkresna Sahara. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Erg Chebi. I to jest po prostu taka wielka, piaskowa wydma. Ona się rozciąga na mniej więcej 20 km, a te usypy piaskowe sięgają nawet 150 metrów. Także no, można się tu poczuć jak na właśnie Saharze. Dlatego też przyjeżdża tutaj bardzo dużo turystów. Jesteśmy blisko miejscowości Merzuga. To jest taki główny ośrodek tutaj. Kasia mi obiecała noc na pustyni. Ale zupełnie czegoś innego się spodziewałem. Ale jest ciepło. To jest zadziwiające, bo wszyscy mówili, że na pustyni będzie zimno. Bardzo ciepło. Bardzo. Jedźmy do tego namiotu już. Ściemniło się. Jedziemy spać. Oby był prysznic. Oby był prysznic, oby była woda, bo inaczej będzie peeling. Suchutko. Peeling. No dobra. O, jak pięknie. Aha. Niewiele podejrzewam, że tam widać, bo już jest ciemno, ale jesteśmy w namiocie, jesteśmy w kolejnym namiocie na pustyni, tym razem na środku pustyni. Wywieźli nas gość wiórz przez jakieś piaski, miał włączone 4x4, buksowało tam mocno, ale dowiózł nas na miejsce. Jesteśmy w namiocie, który też ma łazienkę, tak jak tamten sprzed kilku tygodni. Mamy toaletę i prysznic, ale to wszystko wam pokażę jutro już w lepszym świetle, bo teraz jest dosyć ciemno. My jesteśmy wymęczeni tym całym dniu. Dobra, potem wam jeszcze pokażę resztę. Drodzy, wstaliśmy. Jesteśmy po nocy w namiocie i to była zimna noc. Bardzo wiecznie, bardzo chłodno. Pod kołdrą było ok. Ja się wyspałem, w sensie co chwileczkę się wybudzałem, chyba ten wiatr mi wybudzał, ale pod kołdrą było mi ciepło, natomiast twarz i głowę miałem zamarzniętą, było bardzo zimno. I z tego, co słyszałem wcześniej od wielu osób, które spały w namiocie na pustyni w Maroku, to zawsze jest zimno po prostu na pustyni w Maroku w nocy. Dobra, zjedliśmy śniadanko, a teraz chcemy wam pokazać, jak wygląda taki namiot. Z tego, co rozmawialiśmy wczoraj z panem, który zarządza tymi obiektami, powiedział, że mają trzy kategorie takich namiotów. Mają podstawowe, luksusowe i królewskie. Nas zaprosili do królewskich, żebyśmy poczuli się jak królowie na pustyni. No i mieliśmy bardzo luksusowo. Mieliśmy ciepłą wodę i łóżko duże i szlafrok, kosmetyki, ale pokazał nam też takie zwykłe, podstawowe namioty berberskie, czarne, w których również jest łazienka, również jest prysznic, łóżko, koce, kołdry, tylko po prostu one są zlokalizowane w takim skupisku, że jest jeden przy drugim, nie ma drzwi, tylko takie koce są zamiast drzwi. No chłodniej, ale na pewno taniej. Teraz poprosiliśmy pana, żeby nam otworzył jeden taki namiot, tutaj ten królewski.
No i tym samym, moi drodzy, doszliśmy do końca tego odcinka. Bardzo ciekawego odcinka, bardzo dużo się działo. Czuliśmy się jak na wycieczce. Perfumy, róże, jeepy. Nie, no super było. Wspaniała jest ta druga część Maroka, zupełnie niespodziewana, przepiękna. Całkowicie nowe oblicze tego kraju poznaliśmy. Także mamy nadzieję, że i wy dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeśli wam się odcinek podobał, to oczywiście poprosimy was o łapkę w górę. Dla nas to jest bardzo ważne. To też daje YouTube'owi taki sygnał, że warto takie filmy promować. Zostawcie nam komentarz, dajcie nam znać, co się wam najbardziej podobało. Jeśli macie jakieś pytania, to też również tam je zostawcie. A teraz zobaczymy, co za tydzień. Do zobaczenia. Są dywany, instrumenty, kominek, więc to jest po prostu takie miejsce uciechy, radości. Wypuszczyliśmy sobie deskę. No idziemy sprawdzić, czy to prawda, że da się na takich deskach jeździć po piasku Sahary. Kombucha to jest taki grzybek. To jest taki grzyb, który rośnie w bardzo słodkiej herbacie.